Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem DR Aregor, a to co oglądacie, moi drodzy, jest to Doki Doki Exit Music Redux. Czyli nasza mroczna i dosyć intrygująca przygoda, w której musimy uratować naszą ukochaną Natsuki przed jej okrutnym ojcem. I moi drodzy, zanim zaczniemy, na moim kanale wchodzą pewne zmiany, ponieważ od poniedziałku nie będą pojawiały się materiały co drugi dzień, tak jak to było zawsze na moim kanale. Bo to powoduje, to powoduje takie sytuacje, że czasami w tygodniu macie 3 materiały, czasami 4, czasami jest poniedziałek, czasami wtorek, środa, czwartek, no po prostu jest to różnie. Dzisiaj będą 4 materiały w tygodniu i co drugi dzień, w sensie tak, że będzie poniedziałek, środa, piątek i niedziela. Poniedziałek, środa, piątek i niedziela. No, dobrze powiedziałem. 4 materiały będziecie dostawać w takich dniach. I oczywiście w niedzielę dostajecie materiał, ale w poniedziałek również dostajecie materiał. Tylko w poniedziałek będzie taka różnica, że zamiast rano dostaniecie go po południu. Więc takie odrobinkę małe zmiany przychodzą na mój kanał. No ale dobrze, dosyć już organizacyjnych rzeczy. Zaczynajmy naszą cudowną przygodę. Yuri wstaje i podchodzi do Sayori kiwając do mnie głową, gdy odchodzi. No tak, w końcu Natsuki po tym, co usłyszała, co się stało z Sayori, odeszła. Się chyba rozpłakała. Dopiero teraz zdają sobie sprawę, że Yuri nie była tam z powodu tego, co powiedziała Sayori. Ona chyba wiedziała wcześniej, bo wcześniej rozmawiała już z Sayori. Z drugiej strony myślę, że i tak byłoby to dla niej lepiej, gdyby powiedziano jej to prosto w twarz. Muszę jej teraz podziękować za pomoc Natsuki. Skoro o tym mowa, no tak, nasza wredna mała Natsuki. Bardzo mi teraz szkoda. Wszystko, co dzieje się w jej życiu domowym, wystarczyłoby, aby każdy przekroczył granicę. No tak, ale każdy też by coś z tym faktem zrobił, a nie tylko olał, więc tu są dwie rzeczy. Teraz dowiedziała się, co się stało z Sayori. Dobra, to jej przyjaciółka, ale ona powinna sobie zdać sprawę, że ej, nie tylko umie źle. Więc też trochę jej stres powinien się załagodzić. A jednak wydaje się taka spokojna. Jeśli to, znaczy okej, okay, może z zewnątrz jest spokojna, ale po jej minie widzimy, że jest na skraju już wytrzymałości, moim zdaniem przynajmniej. I mały zasób pokazywanych emocji wręcz zaskakuje. Fakt, że przez tak długi czas musiała okrywać swoje emocje, w ten sposób naprawdę boli. Mam tylko nadzieję, że wszystko da się naprawić. Pamiętajcie, moi drodzy, tutaj mamy kolejny z backgroundów, splash artów w ogóle z teł, których mi się strasznie nie podobają. Ja wiem, że oryginalnie z tego, co ja się orientuję, tak wyglądała twarz Sayori podczas tej cutscenki. Dla mnie ona jest paskudna. Naprawdę, ja przepraszam, że tu mówię, ale naprawdę muszę trochę pokrytykować, nie mogę być taki wyrozumiały i ze wszystkiego się cieszyć, że wow, jaka to jest super. Nie, lubię krytykować, więc będę. Nie uważam, że to, co jest tutaj pokazane, wygląda jakby ona... No coś z nią było nie tak, no moim zdaniem bardzo to jest brzydkie. Więc akurat tutaj akurat model kamizelki jest bardzo ładny, jest dobry, dobrze wykonany, pasujący. To co jest tutaj, to jest tragedia, no ale cóż. Natsuki i ja po cichu skierowaliśmy się do szafy i zajęliśmy swoje miejsca pod parapetem. Ja przypominam, że nie mamy mang, bo ja wszystko zabrałem. Z tego co pamiętam. Ostrożnie wyciągam z torby Tomic Parafit Gear. Okej, czyli jednak mieliśmy w torbie. No dobra, więc... Na czym ostatnio skończyliśmy? Aha, tak, zero gadki po prostu. Spoko, czytajmy dalej mangę. Okej, ciekawe. Jezu. Natsuki, czy ty nawet nie zamierzasz porozmawiać o tym, co się stało? Spojrzała na Sayori, która po cichu pisała w notatniku i rozmawiała z Yuri. Głęboko westchnąłem. Słuchaj. Przykro mi, że byłaś jedną z ostatnich osób, które się o tym dowiedziały. No ja nie mogłem powiedzieć wcześniej. Chciałam mieć to dla siebie. Sama to powiedzieć. Myślę, że kiedy wszystko inne zawodzi, przejęcie kontroli jest najlepszym rozwiązaniem. Rozumiem, no to jak rozumiesz, to już wszystko jest okej, tak? Cieszę się, że czuję się lepiej. Okej, coś jeszcze? Nawet nie potrafię sobie wyrazić, jak bardzo się teraz martwisz. Moja postać to się martwi i o ciebie, i o nią tak naprawdę, więc też jesteśmy blisko granicy, moim zdaniem.
Zatrzymuję się, patrząc jej prosto w oczy i wzdycham. Wtedy mówię prawdę. Chyba nie ma dnia, żebym nie miał jakiegoś załamania nerwowego. Jestem przerażony tym, czym wcześniej nie byłem. Ale widok jej tutaj pomaga. Nat zamyka oczy i wzdycha. Kurde. Przepraszam, że poruszyłam ten temat. Nie, jest dobrze. Wszystko dobrze. Dla mnie na pewno nie brzmisz dobrze. No muszę się martwić o ciebie, która ma problemy w domu, plus o przyjaciółkę, która prawie była końca. No to... Było normalne, że nie brzmi dobrze. Zdaję sobie sprawę, że możesz powiedzieć mi prawdę, tak? Już to zrobiłem. I już tego żałuję. Super. Pociesz ją jeszcze bardziej w taki sposób. Na pewno wszystko się ułoży wtedy. Nie. To tak nie może być. A gdyby tak udało się, oboje musimy sobie ufać. To nie jest jakaś ulica jednokierunkowa, rozumiesz? Byłam otwarta wobec ciebie w sprawie mojego ojca, więc musisz być otwarty wobec mnie w każdej sprawie, którą masz. Brzmi to sensownie. Ta. Dzięki. Nawet w tej małej chwili zostałem wciągnięty z powrotem do rzeczywistości. Ale moim głównym zmartwieniem jest teraz wydostanie się cię z tego domu. Hej, pogadamy o tym później. No to trochę nie ma co gadać, no bo już musimy to załatwić tej nocy. A teraz? Wskazuję na mangę, którą trzymam w ręku od dłuższego czasu, a mój ucisk obawia się kolejnymi zagnieceniami na pierwszej stronie. Manga? Manga, tak. Natsuki wzdycha. Strona. 29, co nie? Jak ona ma pamięć? Ja zawsze zapominałem, na której kończyłem stronie. Chyba tak. Szybko wracamy do miejsca, w którym skończyliśmy. Po prostu tak spędziliście czas przy czytaniu mangi. To nie jest dobry pomysł. Zanim się zorientowaliśmy, minęła cała godzina. Nie potrafię powiedzieć, czy była to najkrótsza, czy najdłuższa godzina w moim życiu. Musieliśmy przebrnąć tylko przez 4 lub 5 stron. Tak szczerze, manga nie jest... Znaczy... Manga to nie jest jak książka, tam nie ma tyle tekstu, tam jest... No to jest jak komiks praktycznie. I 4-5 stron przez godzinę? To nie jest coś normalnego, tak szczerze mówiąc. Przez godzinę to da się całą przeczytać na opartego. Oboje nie mogliśmy się skupić. Ciągle spoglądaliśmy na siebie. No okej, ale to nadal godzina? Przerażeni nadchodzącą nocą. Ale otrząsnąłem się z tego uczucia, gdy Natsuki dotknęła mojego ramienia. Od razu się zaczerwieniła. Można to zauważyć. Rozglądam się dookoła. Widzę, że Sayori i Minika rozmawiają ze sobą, a Yuri? No patrz, jest tak mało rzeczy teraz o Yuri. To jest przykre. Po cichu zbieram swoje rzeczy i szykuję się do wyjścia. Hej, przepraszam, że nie udało nam się dzisiaj zbyt wiele przeczytać. W porządku. Mam cię odprowadzić do domu? Nie, mogę. W zasadzie to nawet miało mnie tu dzisiaj nie być. W zasadzie czemu? Ale miałam. Ach, co się dzieje? Weź powiedz w końcu. Miałam. Wyjść kilka minut temu. Aha, rozumiem. To powinna się śpieszyć. Przyjdziesz później? No, tak jest plan, żeby cię uratować. Tak, przygotuj swoje rzeczy. Zadzwonię do ciebie. W porządku. Nerwowo odwraca wzrok. Hej, będzie dobrze. No musi być, musimy ją uratować, zabrać tego z domu i razem spędzić trochę czas. Będę na ciebie czekać. Puszcza mnie, a ja patrzę, jak półprzytomnym krokiem wybiega przez drzwi. Zauważyłem, że Sayori szybko pożegnała się z Moniką, po czym wyszła przez drzwi. Ona też wyszła, czy zostaliśmy sami. Patruję się w czarną otchłań mojej na wpół otwartej torby. Obraz zaczyna mi się rozmywać. Gdybyśmy tylko nie zemdleli, oho. Uczucie grzęźnięcia ściska mi płuca. Dlaczego my się zaczęliśmy stresować? Ej, jeszcze nic się nie dzieje. Moja dłoń znajduje róg ławki i chwyta się jej jak tylko może. Zwalczam tą mantrą umysłową. Wszystko będzie dobrze, wkrótce będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze, wkrótce będzie dobrze. Yuri! Hej, cieszę się, że przyszłaś. Tak naprawdę ratujesz mi w tym momencie życie.
I się cieszę, że w końcu ze mną porozmawiasz. Mi jej brakowało, nie wiem jak wam. Hę? Yuri raczej nigdy nie zaczyna rozmów, a jak już? Zwłaszcza ze mną. Więc widząc ją przejmującą inicjatywę jest trochę dziwne, ale na razie tego nie kwestionuję. Oj, nic się nie stało. Jaki to jest słodki obrazek, tak dawno go nie widzieliśmy. No zobaczcie, zakłopotana i Jurisz, może być coś lepszego. Och, nie martw się, nie zaskoczyłaś mnie. Chciałam tylko Chciałam. Wiesz co, nieważne. Co tam? Cóż, zastanawiałam się, czy... Czy chciałbyś... Ona się chce z nami umówić. I jeśli my jej odmówimy... Ej, come on, jeśli będzie, że my jej odmówimy i jej się będzie potem coś działo przez to, że my jej odmówiliśmy, to będzie totalne kombo. No i na plus będzie ta seria. Znaczy, ta część. Wróćcie ze mną do domu. Którejś części wracaliśmy z Yuri razem do domu. Jestem tego pewny, tylko nie wiem, czy to jest... To było w Exit Music. Było czy nie było? Ej, niech mi ktoś powie, czy w pierwowzorze wracaliśmy z Yuri? Chyba tak. Och. Zauważam, że Sayori i ty często chodzicie do domu i zastanawiałem się, czy nie chciałbyś... Come on, jeśli nasz bohater odmówi, będę zły. Oficjalnie będę go hejcić. No wiesz. Nawet jeśli to dziwne z jej strony, to zajmę ten sentyment. Nie chcę wracać do domu sam, na pewno nie teraz. Pewnie byłoby miło. Jej, udało się, jaki wzrok. No nie patrz się tak, jest okej. Okay. Yuri uśmiechnęła się nieznacznie, wciąż unikając kontaktu wzrokowego. Och, super, pozwól mi się tylko spakować. Czy ona zawsze miała taką małą rączkę? To trochę już dziwne jest. Bierze swoją czarną torbę i kieruje się w stronę drzwi. Macham do Miniki, która zdaje się być patrzona w swoją ławkę. Nie zwraca nas uwagi. Może tak podejść i się z nią pożegnać kulturalnie, bo ona też ma na pewno ciężko? Ruszamy w stronę szkolnych drzwi, więc... Niezręczna cisza. Przepraszam, nie bardzo wiem, o czym mam mówić. Może porozmawiać o wcześniejszym temacie? Okej, chcesz porozmawiać ze mną na temat... Sayori. To dobrze, akurat ona chce rozmawiać, to jest bardzo dobrze. Świetnie, to jest ostatnia rzecz, którą chciałbym poruszyć. Ale to też może wpłynąć dobrze na nasze samopoczucie, więc okej, ja sądzę, że to jest git temat. Wolałbym nie. Za wcześnie? Tak. Znowu cisza. Przepraszam, nie ma za co. Nie, nie, w porządku. Po prostu nie chcę o tym teraz rozmawiać. To zrozumiałe. Okej, inteligentna teraz Yuri się przedstawi. Byłam po prostu zaniepokojona stanem Sayori. Och, myślę, że po powiedzeniu prawdy czuję się lepiej. Wzdycham. Gdy ona wydaje się odpływać w kolejny ze swoich myśli. I tak właśnie nasz spacer odbywa się w ciszy. Ale wspólnie, więc nadal warto się cieszyć. Kiedy wychodzimy ze szkoły, mój wzrok spoczywa na fontannie. I znowu myśli o Natsuki. Wspomnienia ze wczorajszego dnia powracają. A ciężar zadania, które mam przed sobą, mnie przygniata. Gdybym tylko mógł to siebie wyrzucić. Nie możesz tak powiedzieć, Yuri? Proszę sam głową. Nie, Natsuki chce to przemilczeć, okej? Ale moim zdaniem Yuri tak powinna wiedzieć. Nie ma mowy, żebym wytłumaczył to wszystko Yuri. Jak to nie? Wszystko dałoby radę jej wytłumaczyć. Nie mam pojęcia, jak ona by zareagowała dobrze, moim zdaniem. Nie wiem, jak zareagowałaby na wiele rzeczy. Dopiero teraz zdałem sobie sprawę, jak mało o niej wiem. To może z nią porozmawiać, dopytaj jej czegoś? Poznaj ją bliżej? Nawet po tym całym czasie spędzonym na spotkaniach prawie w ogóle nie rozmawialiśmy. Patrzy na mnie z niepokojem, więc powinienem już coś powiedzieć. Jesteś bardzo tajemniczą osobą, wiesz o tym? Hę? Och. Myślisz, że to źle? Ja się kiedyś na ten temat wypowiedziałem i się powtórzę. Tajemniczość osób jest dużo lepsza niż jak można człowieka czytać jak z otwartej karty, z otwartej księgi. I tajemniczość zawsze przyciąga ludzi. Moim zdaniem u niej to jest bardzo dobrze, że jest tajemnicza. Wydaje się to pasować jakby do jej wyglądu i... Kurczę, to jest po prostu fajne i tyle. Po prostu. Znaczy się, nie zupełnie. Po prostu nie wiem, co lubisz poza horrorem, powieściami i herbatą. Noże. Przypuszczam, że to moja wina, że się do ciebie nie odezwałem. Cóż, nie całkiem.
Lubię trzymać się w odosobnieniu. Dotyczy to również mojego życia osobistego i wszelkich hobby. Nawet moja przyjaciółka, przyjaciółki jak serii, nie wiedzą o mnie zbyt wiele poza szkołą. I to jest celowe. Specjalnie ukrywanie się. Okej, rozumiem. Co? Sayori i Yuri rozmawiają ze sobą od wieków. Ostatnio słyszałem od Sayori, że nawet próbowały zostać kumpelami. Chociaż nie wydaje mi się, żeby to wypaliło. W końcu mało kto wie, gdzie mieszka Yuri i w ogóle. My teraz będziemy wiedzieć, więc to jest takie już ukłon w stronę nas, że ej, jesteś wyjątkowy. Ale fakt, że były ze sobą tak blisko, a Yuri nadal jest taka skryta. Zanim się zorientowałem tym razem, to ja zostałem wyrwany z myśli, gdy odezwa się Yuri. Po prostu czuję się bezpieczniej będąc sama. No tak, wiemy, że wtedy nas nikt nie skrzywdzi, bo jesteśmy sami. Nie musimy na kimś polegać, jest to jak najbardziej zrozumiałe, chociaż i tak trzeba w końcu wpuścić kogoś do swojego życia. Jeśli to ma jakiś sens. Śmieję się z ironii tego stwierdzenia. A jednak to ty zaprosiłaś mnie na spacer. No nie rób takiej minki. Cóż, jesteś inny, jak mówiłem. Ona chce, żebyśmy się czuli wyjątkowi. Trochę jak Sayori. Nie aż tak inny. Nie wiem. Po prostu czuję się przy tobie bardziej komfortowo? Serduszko szybciej bije? Czy mi się tylko zdaje? Znaczy jej? To dziwne. Przepraszam, że o tym wspominam. To bardzo dobrze, powinniśmy ją teraz pocieszyć. Nie, w porządku, to trochę mało do powiedzenia. Po prostu czuję, że mogę się lepiej bronić, gdy jesteś w pobliżu. Okej? Podoba mi się. Te uczucie? Ona tak w dziwny sposób po prostu mówi, że ej, bardzo mi się podobasz i chciałabym być z tobą. Naprawdę to jest, ale tak dziwnie ona to mówi. Głęboko wzdycha. Przepraszam, muszę brzmieć jak wariatka. Tak, ale jako słodka i miła i wstydliwa wariatka. Tak jest moje zdanie. Ze wszystkich rzeczy, które miały się wydarzyć w tym tygodniu, to chyba najnormalniejsza chwila, jaką przeżywam. Więc nie. W rozmowie wyczuwalna jest przerwa, gdy Yuri ponownie wzdycha, mówiąc bardziej optymistycznym tonem. Cieszę się. I to tyle. Hej, dzięki za towarzystwo. To już nie był ten sam samotny spacer do domu. Czy skończyliście? Raptem ze szkoły wyszliście. A skoro o tym mowa, powiedziałaś, że Sayori jest z kimś innym. Z kim dobrze się czujesz? Tak. Ostatnio była dobrą przyjaciółką. Bardzo przystępną, jeśli mogę tak powiedzieć. Że w każdej chwili jest? O to chodzi? A do tego jest trafną słuchaczką. No, umiejętność słuchania to jest bardzo wyjątkowa rzecz. No, ale czy Sayori to ma? Wątpię. To coś, co was łączy. Okej, czyli możemy wysłuchać i pomóc. Przepraszam, jeśli za dużo się rozwodzę. Nie, to nawet lepiej. Wcale nie. I tak, Sayori jest dobrą przyjaciółką. Natsuki tak, że nie, Natsuki jest... Wiecie, Yuri jest skryta, jest delikatna, z nią trzeba... Delikatnie, ale szczerze. A Natsuki jest strasznie agresywna, impulsywna i to nie jest dobre połączenie. Zauważam, że ostatnio się do siebie zbliżyliście. No niestety, gdybym mógł wybrać, to wiecie, że ja bym wybrał Yuri. Jestem pewna, że Monika cieszy się, że wszyscy się dogadują. No cóż, prawie wszyscy. Ej, słuchaj, wątpię, żeby Natsuki cię nienawidziła. Jesteście po prostu zupełnie innymi ludźmi, z różnymi hobby, zainteresowaniami. Ona jest też bardzo otwarta i bezpośrednia w kwestii jej zainteresowań, a ty? Skrywam to w sobie. Właśnie tak. Yuri wzdycha. Naprawdę powinnam nawiązać z nią lepszy kontakt, prawda? Szczerze to wątpię. Nie lepszy kontakt, tylko dogadywać, ale nie, że przyjaciółkami macie być. Moim zdaniem, wy dwie przyjaciółki, nie. A było, że kiedyś coś jak zobaczyłem. Yuri zatrzymuje się z lekkim piskiem. Czy ona... Co? Nic. Co to za dziwna czcionka? Co to jest? Widziałaś nas we wtorek? Czy ty nas stalkujesz? Nie. Wiedziałam, że to wy. Och. No kurwa. Ja. Proszę, nie gniewaj się.
ale o co mam się gniewać, że nas widziałaś? Tak jakby się gniewać, że nie wiem, że przyszłaś do szkoły na przykład w ogóle. No nie, nie, nie. Yuri, wszystko dobrze, nie martw się. Westchnąłem, pocierając czoło. Musiałam je zmusić, żebym to powiedział. Mówię jej więcej prawdy, a mój głos przybiera pokonany ton. Tak, widzieliśmy się we wtorek. Nie chciała wejść do sali klubowej. Dlaczego? Czy jesteś spokojna? Chyba czuła się winna. Myślała, że ty i Monika będziecie na nią wściekłe. A wracając do cząstkowych prawd. Monika może trochę, ale... cieszyłabym się, że wszystko jest z nią dobrze. No Monika jest tak... No Monika musi być trochę zła ze względu, że jest odpowiedzialna za ten klub. Upewniłabym się, że Monika by nie wiedziała. Myślę, że goniłaby na cuki po korytarzach ze zmartwienia. Haha, tak, pewnie tak. W końcu jednak udało mi się ją uspokoić. Hę? Dlaczego miałaby być niespokojna? Trochę wchodzimy na grząski grunt, moja droga. Cóż, stres związany z tym potencjalnie może być na nią zły. Naprawdę tak bardzo ją dotknął? Cóż. Czas wymówek. Runda druga. Czy mi się uda? Czemu musimy okłamywać taką słodką kobietę? Tak i nie. O, zajebiście. Jak ja nienawidzę takiej odpowiedzi, że na przykład ja się kogoś czegoś pytam, gdzie odpowiedź jest tak albo nie, a on i tak i nie. I ja takie, kurwa, tak czy nie? Jeden rabbit powie tak, a drugi tak. No, jedna może być tylko odpowiedź. Co to znaczy? Moje oczy przesuwają się, głowa kieruje się w dół ku ziemi. Nie znoszę tego robić, ale nie mogę. Nie, zamknij się. Po prostu coś powiedz. Jeden z członków jej rodziny miał udar. Łamiemy, sorry Yuri, ja nie chcę. Patrzę na zaszokowane oczy Yuri z powodu mojego oszustwa. Nie mogę tego znieść. O rany. Tak mi przykro. Jest dobrze. Wydaje mi się, że powiedziała, że teraz już jest lepiej. Natsuki jest dobrą przyjaciółką, nawet jeśli się kłócimy. I nie chciałabym, żeby cierpiała w milczeniu. Chcę z nią o tym porozmawiać? Trochę słaby pomysł. Jesteś miłą osobą. O, to miłe. Wiem, że jeśli ktoś jest w stanie pocieszyć Natsuki w tym czasie, to właśnie ty. Nie będziesz zazdrosna? Ta. Mam taką nadzieję. No. Ej, już się skończyło? Ej, mi się akurat bardzo... O nie, jeszcze jest. Nowy background. Go nie było oficjalnie? Nie było. Jestem ciekawy, czy to jest oficjalny background twórców? Czy to jest może z Doki Doki... Klub Literacki Plus, co wyszedł. Nie wiem, nie jestem pewny, mam nadzieję, że to jest autorskie, bądź co bądź. Jest przepięknie. Ej, tutaj jest po prostu przepięknie. Ale jest wieczór. Ja się dziwię, że wchodzimy ze szkoły, jest wieczór. Wieczorna bryza przyprawia mnie o lekki dreszcz, gdy zauważyłem, że słońce zaczyna zachodzić. Patrzę w górę i podziwiam je, ciesząc się chłodem bardziej niż przed chwilą. Oboje przez dłuższą chwilę nie potrafimy wydobyć z siebie słowa. Obejmij ją, come on, jesteś w stanie to zrobić. Chyba tak przyzwyczaiłem się do serii, która nigdy nie znajduje chwil wytchnienia w rozmowie, że częste milczenie i rozmyślanie Yuri wydaje mi się naprawdę niezręczne. Nic nie jest złego w tym, że idzie się w ciszy. Po prostu sama obecność czasami jest wystarczająca. Po prostu taka jest, tak myślę. Jestem pewien, że mógłbym to docenić. Ale zamiast tego wolałbym z nią spokojnie porozmawiać. Nawet wtedy wydaje mi się, że jakoś łatwiej jest jej ze mną rozmawiać niż prawie wszystkimi innymi. Ale wolałbym się pierw skupić na innych rzeczach, na niby jakich, na przykład na pomocy Natsuki w ucieczce z domu bez złapania. Jesteś nastolatkiem, nadal się powinien skupić też na życiu towarzyskim, a nie tylko na takich trudnych rzeczach? Dlatego twój mózg też się powinien skupić na kobietach, a Yuri jest bardzo piękną kobietą.
Spoglądam przed siebie i widzę duży tłum uczniów, którzy zbierają się przed lokalnym sklepem. Chwila. To daje mi pewien pomysł. Czekam, aż zatrzymamy się na przejściu i wtedy próbuję zwrócić na siebie jej uwagę. Hej, Yuri! Jej twarz po raz kolejny unosi się do góry i przywraca ją do rzeczywistości. Ale zamiast ją zaskoczyć, wydaje się być niewzruszona. Hm? Nie masz nic przeciwko pójściu inną drogą? Hem? Po co? Jedyna alternatywna droga... Yuri patrzy w tym samym kierunku co ja, na grupę uczniów. Och. Wiem tylko, że nie lubisz tłumów i no... Nie jestem teraz w nastroju... Yuri znów patrzy na tłum i z powrotem na mnie. No cóż, dziękuję za uwagę. Ona docenia to, że się o nią troszczymy i o nią myślimy i dlatego się zaczerwieniła. Ale bądź co, to było słodkie. W takim razie, w takim przypadku pójdziemy inną drogą. My mamy w tym ukryty motyw, co jest trochę... niefajne, no ale okej. Odetchnąłem z ulgą. Wszystko idzie zgodnie z moim mizernym planem. Wskazuję na mniejszą uliczkę po naszej lewej stronie. Tutaj. Skręcamy odchodząc od zatłoczonych ulic centrum. Jest to słodko i uroczo. Widziałem tę okolicę już wcześniej, ale po raz pierwszy faktycznie po niej chodziłem. Te tło, co teraz widzimy, wiem, że na pewno jest w... ostatnio taki krótki modzik ogrywałem, gdzie była randka z Moniką i właśnie, kurczę... Pamiętam, że skądś pamiętałem ten background. Jest podobna do mojej, domowy w większości klasy średniej, kilka sklepów spożywczych i firm. Zapach cukru i świeżego chleba z pobliskiej piekarni od razu wprowadza ciepłą atmosferę. Tak, dobry wybór. Zaraz. Coś mi świta, gdy widzę przede mną tę ulicę. I tak po prostu wspomnienia wróciły. Czekaj, niemożliwe, ja to pamiętam. Moi rodzice zabrali mnie, gdy byłem mały. Zabierali mnie, gdy byłem mały. Po drugiej stronie jest plac zabaw, chyba na dole wzgórza, na którym bawiliśmy się z Sayori. Czy Yuri wie, o czym mówimy? Chodzisz tą drogą każdego dnia? Nie każdego, ale wtedy, kiedy jest to konieczne. To dobre miejsce, Sayori by się tu spodobało. W rzeczy samej, dobre miejsce, pokazałam jej to miejsce dawno temu. Mam nadzieję, że pamięta. Zaczęłam się uśmiechać, przypominając sobie różne rzeczy, które robiliśmy to z Sayori. Dobre myśli do nas przychodzą, to jest akurat super sprawa. Pamiętam, że pewnego dnia wpadliśmy w niezły tarapet za zbyt późne przebywanie poza domem. Nie mieliśmy zegarka. Lekko się śmieję na myśl o tym wspomnieniu. A potem zostałem wyrwany z moich fantazji, gdy usłyszałem śmiech dochodzący z mojej lewej strony. Ładny obraz Yuri, nie wyobrażam sobie, żeby ona tak robiła, bardzo ładny. Rozumiem, że podoba ci się ten spacer. Właściwie tak. Jest o wiele milszy niż myślałem. Hm? Sądziłeś, że nie będzie miło? Co powiedziałem, było trochę chamskie. O cholera. No właśnie, trochę źle ująłeś słowa. I jeszcze przez to teraz jest smutna Yuri. Naprawdę źle użyłeś złych słów. Facet podczas spaceru i ogólnie z dziewczynami rozmowy powinien tak uważać na słowa, bo kobiety tak dziwne rzeczy się doszukują w tym, co my mówimy. My możemy mieć dobrą rzecz na myśli, a one wychwycą coś w tym złego, więc facet naprawdę 20 razy powinien przemyśleć jedno zdanie, zanim je powie, bo może się wpakować w takie terapaty, że wow. Częściej mówimy oczywiście o dziewczynie, z którą chcemy być, albo która ona chce z nami być, a my chcemy do tego doprowadzić, albo chcemy o nią dbać. Nie mówimy tu o sensie koleżanka, przyjaciółka, mordka, takie rzeczy. Co? Nie. No cóż, znaczy się tak. Wzdycham chyba już po raz milionowy dzisiaj. Ja i moje niewyparzona gęba. Yuri pozwoliła, by przez jej obojętny wzrok twarzy przemknął mały uśmieszek. Wiesz, o czym mówię. Tak, bardziej niż myślisz. Zawsze lubię chodzić malowniczą trasą. Zwłaszcza tutaj. Haha, przy okazji. Plac zabaw, o którym wspomniałeś, jest tam przy tamtej drodze. Odwracam głowę i widzę go dokładnie takim, jakim go zapamiętałem. Fajnie, że przez tyle lat się nic nie zmieniło. To prawie tak, jakby był uwięziony w czasie, nigdy nie starzejąc się po tym, jak widziałem go po raz ostatni. Wow.
to jest wybuch nostalgii. Haha. Cieszę się, że tak bardzo dobrze się bawisz. Ja też. No come on, to co oni teraz robią, to jest tak po prostu zbliżenie do siebie i tak bardzo pasują. Oni lepiej pasują do siebie niż Natsuki. Ej, naprawdę. A tak w ogóle, to jak zazwyczaj wyglądają twoje spacery do domu? Och, no cóż, są w porządku, są po prostu nijakie. Są o wiele lepsze, gdy chodzę z Sayori. Wydaje się rozjaśniać wszystko, gdziekolwiek się pojawi. Nie wiem, jak ona to robi. Po prostu przez jakiś czas nie było to samo. Nie wiem. Wszystko zmienia się tak szybko. Sery i ja byliśmy bliskimi przyjaciółmi. A także Natsuki i ja bardzo się do siebie zbliżyliśmy. Nie wspominaj o Natsuki, proszę. Ale teraz Sery jest, no wiesz. Oj, nie smuć się, Yuri, spokojnie. A Natsuki ma swoje własne problemy. Tak jakby życie wcisnęło pedał gazu, a ja był na spokojnej przejażdżce. Samotne spacery do domu oczyszczały mi głowę. Samotne spokojne spacery zawsze są dobre. Tak jak przynajmniej moje zdanie, zawsze właśnie można wyczyścić trochę umysł, zresetować do ustawień fabrycznych. Teraz po wydarzeniach z jednego tygodnia nie wiem. Rozumiem, dlaczego czujesz się przytłoczony? Życie rzuca ci podkręconą piłkę i okazuje się, że musisz się dostosować pod presją. To poważna zmiana, trzeba myśleć o własnych nogach. Naruszenie twojej strefy komfortu, tego co uważasz za normalne, stabilne, bezpieczne. Ostatnio przytrafiło mi się to z... Sayori. Przytakuję. Właśnie mi wszystko przed rozpoczęciem spotkania w klubie wyjaśniła. Dlatego ona nie była wtedy taka zdziwiona, mówiłem, że ona wie już wcześniej. To było zrozumiałe, biorąc pod uwagę fakty, które znałam, ale... Nie zmieniło to twojego samopoczucia? Nie. Rozumiem. Nie bardzo wiedziałem, jak zareagować. Wraz z tym, jak Natsuki również się czuje, oberwałem podwójnym ciosem. Ona nic nie wie o Natsuki, a my teraz mówimy o Natsuki. I nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Nikt nie dostaje instrukcji obsługi do życia, aby się przydała. Nie wiem tylko, jak mogę im pomóc. Myślę, że najlepsze, co może zrobić, to być pomocnym w sposób... Jakim? Że jak? No właśnie, jak? Oznacza to podejście typu na odległość. W sensie, że jak potrzeba, to jestem, jak nie, to nie? Dać miejsce, ale być obecnym, okej? Okej, ma to sens. Ej, Yuri mówi coś mądrego, ma to sens. Czy to ma sens? Ja potwierdzam, ma. Tego nie wiem. Mam wrażenie, że jeśli mnie zabraknie, to stanie się coś złego. Przez głowę ciągle przewijają mi się myśli o tym, co może się dziać. Przynajmniej jeśli tam jestem, wiem, czy coś poszło nie tak, wiesz? Nie. Jestem pewna, czy to zdrowe podejście. Ale... Mówiłeś, że coś jest nie tak z Natsuki. No właśnie, ja za dużo gadam, ja mam za długi język. Yuri, przepraszam cię. Niech to. Uch, tak. Poprosiłem je jednak, żebym trzymał to w sekrecie. Rozumiem. Się cieszę, że ty, Yuri, jesteś inteligentną kobietą i tak rzeczy rozumiesz, naprawdę. Martwiłam się o nią, kiedy prawie zapadła się w krześle w klubie. Och, myślę, że to, co powiedziała Siri, naprawdę ją dotknęło. To wszystko. No tak. A tak poszłaś z nią porozmawiać, prawda? Tak. Widziałam zdenerwowaną Natsuki wiele razy, ale... To było coś innego. Wydawała się... przestraszona. Tym, że ona to sama mogłaby zrobić? Starałam się ją pocieszyć. Ale nie jestem w tym szczególnie uzdolniona. Moim zdaniem sama twoja obecność właśnie wystarczy. Tak jak wcześniej to było mowa. Po pierwsze, nonsense. Jesteś świetną słuchaczką. Po drugie, tak, ona jest bardzo przestraszona. I ja również. Przez wiele czynników. Czemu jesteśmy obok swojego domu? To wygląda jak nasz dom. Po chwili odzywa się. Tutaj. Skracamy w prawo i przechodzimy na drugą stronę ulicy. Tak, te widoki już kojarzę. Naprawdę? Powinieneś więcej zwiedzać.
Być może znajdziesz skróty, o których istnieniu nie miałeś pojęcia. Tak, albo mogę skończyć zadzigany w ciemnej uliczce. Ona lubi horrory, więc to dobre spostrzeżenie. Nie chodziło mi o zwiedzanie centrum. A to na obrzeżach jest bezpiecznie, mówisz, okej. To był taki żarcik. Nie ma tu prawie żadnych przestępstw. Skręcamy w moją ulicę. Czemu wróciliście do siebie? Miałeś odprowadzić Yuri. Dziękuję za zasugerowanie tej dzisiejszej alternatywnej trasy. To żaden problem. Mi również się podobało. Myślę, że naprawdę oczyściłam umysł. O, to się cieszę, że mogliśmy pomóc. I tak jak powiedziałeś, nie przepadam za dużymi tłumami. Zwłaszcza teraz. Sprawiają niepokój? Och, mniej więcej. Jaka ona jest... Ej, no come on, ona jest tak uroczo zrobiona. Ja nie mogę się przestać cieszyć, jak z nią się rozmawia. Z nią się tak przyjemnie po prostu rozmawia w porównaniu do Sayori i Nasuki, naprawdę. Wiem, że ty też musiałaś mieć z tym problem. Biorąc pod uwagę to, co się dzieje, dziwisz mi się? Niezupełnie. Między nami zapada cisza, a ja patrzę w bok. Rozmyślam nad tym, jak ją wtajemniczyć. Ja... Do tej pory była tylko pomocna. A zapoznanie ją ze skróconą wersją, ja... Znalazłem serii, gdy ta... To... Oho, znowu ściema się ekran. Jest znowu widok naszej serii, która jest... dyndałką. Ja... Biorę głęboki oddech i skupiam się. To mnie naprawdę wkurzyło. To wszystko, co naprawdę chcę teraz powiedzieć. Och. Przykro mi. Nie powiedziała mi, że to ty... To wiele wyjaśnia. Wszystko w porządku? To musiało być niezwykle traumatyczne przeżycie. No, ale też moim zdaniem szczęśliwe, że się ją znalazło. Nie przejmuj się tym, wszystko jest dobrze. Gdy zauważam, że mój dom jest coraz bliżej, zaczynam iść trochę wolniej. Mam jeszcze chwilę, zanim będę musiał iść do Nat. Więc równie dobrze mogę spróbować jeszcze trochę porozmawiać z Yuri. Cóż, to już tutaj. Och, rozumiem. Ona nie chce iść, ona chce zostać z nami. Tak to po niej widać, że ona się stara do nas zbliżyć. To jest tak urocze. Cóż, było miło. Tak. Jeszcze raz dziękuję za alternatywną trasę. Bardzo mi się podoba. Ona jest taka wyrafinowana, taka spokojna, taka elegancka. Naprawdę i nawet jej sposób mowy, rozmowa ze mną jest po prostu wow. Mi również. Na tę rozmowę zawisła kolejna niezręczna pauza. Po tym wszystkim, co się dzisiaj wydarzyło, nie ma już wiele do powiedzenia. Żebyś wiedział, jeśli kiedykolwiek zechcesz, ja zawsze mogę porozmawiać w klubie. Strasznie się czerwieni, ale widać, że się stara, będę to powtarzał, ale to jest po prostu urocze. I w ogóle zmniejszanie ściągi, ja rozumiem, że ona po prostu mówi coraz ciszej, jakby bardziej do siebie i... No wiecie, tak często osoby wstydliwe mówią, że po prostu mówią i coraz ciszej mówią jakby same do siebie i nie chciały, żeby ktoś to usłyszał. Bardzo fajne. Wow, to naprawdę miło z jej strony. I zupełnie bym się nie spodziewał, że to powie. Głównie dlatego, że nie wiem, czy ona w ogóle by mi odpowiedziała z czystego niepokoju, czy innych rzeczy, które mają u niej miejsce. Ale chcę ją do tego zachęcić. To miła rzecz do zrobienia, a danie jej wsparcia w robieniu tych rzeczy może ją daleko zaprowadzić. Dziękuję, Yuri. To wiele dla mnie znaczy. Naprawdę, powinna się uśmiechnąć. Jest, uśmiechnęła się! Niezręcznie odwraca wzrok, ale nie bez uśmiechu. Dobrze, mam nadzieję, że wie, że jestem chociaż w pewnym stopniu przystępny. Cóż, dziękuję. Za dzisiaj chyba. Mój już obecny uśmiech urasta teraz do grymasu. Oj, to nic takiego. Robi się późno. Przepraszam, ale muszę już iść. Nie, w porządku. Miłego dnia. Yuri wzdycha. Tobie również. Odwraca wzrok. Spogląda na mnie po raz ostatni i rusza szybkim krokiem wzdłuż drogi. Mam nadzieję, że nie mieszka daleko. Jakby nie mieszkała daleko, moglibyście się więcej spotykać? Mam przecież rację, robi się ciemno. Skoro mowa o ściemnianiu. Spacer z Yuri był uspokajający. Pozwalał mi uniknąć czasu, który w przeciwnym razie spędziłbym na dręczeniu się lęką paniką. Ale to nie zmienia tego, co ma się wydarzyć. No, przynajmniej trochę pomogła. Powinienem zacząć się szykować. No dobra, my się, moi drodzy, szykujemy do przygody.
która nas będzie czekać, a na razie skończymy tutaj odcinek. Mieliśmy przepiękny, cudowny i uroczy spacer z Yuri. Come on, ja się tak nie cieszę. Znaczy, ej, fajna gierka, fajny modzik, ale się nie cieszę na przykład, że to jest... Cieszyłbym się bardziej, gdyby to była Yuri. O, w takim sensie. Po prostu moim zdaniem the best postać ever. Ale dobrze, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że się wam podobało, zachęcam was do komentowania, lajkowania, subskrybowania i zapraszam was na więcej odcinków z Doki Doki Exit Music Redux. A teraz moi drodzy, adios!